Obóz w Ravensbrück był budowany już w 1938 roku. I on w pierwszej kolejności był budowany dla Niemek, które były przeciwne polityce, jaką uprawiał Adolf Hitler w Niemczech, a także dla tych osób, dla tych dziewcząt, kobiet, które no, w cudzysłowie powiedzmy źle się prowadziły, czyli miały jakieś stosunki z mężczyznami nie tej narodowości, która była w tym czasie tą właściwą, tak? Czyli na przykład z Polakami czy z osobami pochodzenia żydowskiego. I ten obóz był budowany od 1938 roku przez więźniów pobliskiego Sachsenhausen. Miejsce, które zostało wybrane na ten obóz w Ravensbrück, też jest nieprzypadkowe, dlatego że jest to miejsce w dawnym majątku Heinricha Himmlera, a więc osoby odpowiedzialnej między innymi za obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej. W bardzo malowniczym, na bardzo malowniczym terenie, dlatego że tam obok tego obozu jest duże jezioro Schwedt, obozu dla kobiet w Ravensbrück. I tak naprawdę ten etap się zaczyna już w 1944 roku, bo w momencie, kiedy kolejne transporty trafiają do obozu, to są transporty zarówno z powstańczej Warszawy, jak i z likwidowanego obozu w Oświęcimiu, więc Niemcy już doskonale wiedzą, że wojna się kończy i to już jest ten ostatni etap, no i trwa też zacieranie śladów. Tutaj w tym etapie niszczono przede wszystkim całą dokumentację medyczną, niszczono dokumentację obozową, rozbierano krematorium, starano się zatrzeć wszelkie możliwe ślady, no i pozbywano się przede wszystkim więźniarek. W Ravensbrück odbywało się to jeszcze tym bardziej w sposób okrutny, dlatego że dokonano pewnej selekcji wśród więźniarek i część więźniarek, które były już stare, chore, wycieńczone, które było wiadomo, że są skazane już właściwie na śmierć, to takie osoby wywożono do tak zwanego Jugendlageru. Jugendlager to był taki podobóz de facto obozu w Ravensbrück, znajdujący się tam kilometr od głównego obozu. I to tak naprawdę była umieralnia dla kobiet. Te kobiety, które tam trafiały, to było wiadomo, że już nie wrócą. Umierały tam w strasznych męczarniach, z głodu, zimna. Pamiętajmy, że to był okres zimowy, więc warunki były... Szacuje się, że w obozie w Ravensbrück łącznie było około 40 tysięcy Polek. Stosunkowo jest to około 25% całego obłożenia tego obozu. Pierwsze transporty Polek, które pojawiły się w tym obozie, miały miejsce już w 1939 roku. W pierwszej kolejności były to Polki mieszkające na terenie Niemiec. I również były to te, które były przeciwne polityce Hitlera. Natomiast w latach późniejszych, w miesiącach następnych, były to już transporty po prostu więźniarek z polskich aresztów, z polskich więzień, które trafiały tutaj do Ravensbrück. Pierwszy taki duży, tak zwany transport specjalny, czyli Sondertransport, trafił do obozu w Ravensbrück w kwietniu 1940 roku. Warto zwrócić uwagę, że takimi najbardziej istotnymi pod względem Polek transportami były Sondertransporty lubelsko-warszawskie. One były o tyle istotne dla nas, że spośród tych transportów i tych dziewcząt, które tam się znalazły, były wybierane dziewczyny do eksperymentów medycznych. Większość z dziewczyn, które były więźniarkami tego Sondertransportu, były dziewczyny, które miały wyroki śmierci. Ale co ciekawe, bardzo często w ich dokumentacjach nie było wprost napisane, że należy na tych osobach wykonać wyrok śmierci, tylko było napisane takie sformułowanie, że ich pobyt, powrót do kraju jest niepożądany. A więc nie było to napisane wprost o tym, że trzeba je rozstrzelać czy zagazować, ale po prostu, że mają już nie wrócić do kraju. W funkcjonowaniu obozu należałoby wymienić kilka etapów, dlatego że w momencie, kiedy obóz rozpoczyna dopiero swoją działalność, jest w nich osadzona niewielka liczba osób, a więc oznacza to, że nie ma przeludnienia. Co prawda dziewczęta, kobiety, które są tam osadzone, no raczej nie mogą chwalić się dobrym jedzeniem i nie żyją w jakichś komfortowych warunkach, ale jeszcze jest to czas, kiedy każda z nich ma swoją pryczę,
kiedy nie brakuje jeszcze ubrań obozowych. Co prawda były to jakieś chodaki tylko i wyłącznie na zimę, były to ubrania z szorstkiego materiału, zwykłe pasiaki, nie było to nic, co można by dzisiaj nazwać jakąś specjalnymi uniformami. Natomiast jeszcze tych ubrań nie brakowało. Dopiero w latach późniejszych, w momencie, kiedy było przeludnienie, to faktycznie zdarzały się takie sytuacje, kiedy dziewczęta latem chodziły w ubraniach takich samych jak zimą, więc brakowało ciepłych ubrań. To też wpływało na pewno na wyższą śmiertelność. W tym pierwszym okresie funkcjonowania obozu więźniarki doświadczały w bardzo dokuczliwy sposób dyscypliny. To znaczy funkcyjne, które pracowały w tym obozie, dozorczynie, czyli auzjerki, na niesamowitym poziomie pilnowały dyscypliny. Oznaczało to, że na przykład przed wyjściem porannym na apel wszystkie więźniarki musiały w bardzo dokładny sposób wysprzątać swoje prycze, bardzo dokładnie je zaścielić. Wszystko to było sprawdzane i za każde zagniecenie tak naprawdę można było dostać karę. Te kary były bardzo wymyślne. To mogło być na przykład stanie na apelu przez całą noc, czyszczenie latryn albo cały dzień bez jedzenia. Dlatego w tym pierwszym okresie właśnie to było tak najbardziej dokuczliwe. Ta dyscyplina, musztra, no i oczywiście coś, co działo się przez cały czas istnienia obozu, a więc wyzwiska, bicie, ogromny taki terror i strach przed tym, co właściwie może się stać za godzinkę, za dwie. No i oczywiście wszystkie więźniarki od samego początku musiały pracować. W drugim okresie istnienia tego obozu już pojawia się przeludnienie. To już jest taki moment, kiedy zaczynają dochodzić do obozu w Ravensbrück kolejne transporty, nie tylko Polek, ale dziewcząt różnych narodowości. I faktycznie rozpoczyna się taki moment, kiedy już na jednej pryczy śpią dwie, trzy osoby, kiedy pojawiają się problemy z wyżywieniem, kiedy te racje żywnościowe są coraz niższe. Pojawiają się choroby, które są też z tym związane. Natomiast takim najgorszym etapem w historii obozu to jest rok 1944, kiedy w momencie w Polsce wybucha powstanie warszawskie, do obozu w Ravensbrück trafiają pierwsze duże transporty Polek z Warszawy z powstaniem warszawskiego. I w tym momencie rozpoczyna się tak naprawdę najtragiczniejszy etap w historii tego obozu, gdzie bywały takie transporty, które nawet już nie były wcielane w sam obóz koncentracyjny, tylko wybudowano dla nich specjalny namiot, który tak naprawdę był umieralnią, dlatego że tam dziewczyny nawet nie miały na czym spać. Było to zimą, bo to są transporty, które są z grudnia, ze stycznia, z lutego i po prostu tamta umieralność już była na bardzo wysokim poziomie. W obozie Ravensbrück miały miejsce również eksperymenty medyczne, a więc to jest taka bardzo trudna i tragiczna karta historii tego obozu. Tym eksperymentom medycznym zostały poddane 74 Polki. Każda z nich miała wpisane w dokumentacji karę śmierci, a więc tak naprawdę nie było, władze obozowe nie miały żadnych skrupułów, mogły tak naprawdę zrobić z tymi dziewczynami wszystko, co chciały. Te dziewczyny, które były wzywane do tych eksperymentów medycznych, nigdy nie zostały zapytane o zgodę. Nie dostały żadnych dokumentów do podpisania, że zgadzają się na to, żeby być poddane takim eksperymentom medycznym. W momencie, kiedy brano je do obozowego szpitala, nie były informowane o tym, co się z nimi będzie działo. Część z tych dziewcząt została po tych eksperymentach rozstrzelana. Niektóre umierały w wyniku tych eksperymentów, jednak spora liczba tych dziewcząt faktycznie przeżyła i wróciła do Polski po II wojnie światowej, mimo tego, że były takim żywym dowodem na to, co działo się w samym obozie. Jeżeli chodzi o to, jakiego rodzaju były to eksperymenty medyczne, tutaj trzeba je podzielić na kilka różnych elementów. Po pierwsze, były to eksperymenty medyczne, które miały na celu zarażenie różnego rodzaju wirusami. Te eksperymenty miały swoje podłoże w tym, że obozowi lekarze musieli się dowiedzieć, w jaki sposób można pomagać żołnierzom, którzy zostali ranni w okopach niemieckich w czasie działań wojennych. I dlatego niektórym dziewczętom były
wstrzykiwane różnego rodzaju wirusy, bakterie i po prostu w ten sposób obserwowano, jak ciało ludzkie reaguje, jak sobie radzi na te różnego rodzaju zakażenia. Inne eksperymenty medyczne polegały na tym, że dziewczęta miały operacje kostne, czyli po prostu rozcinano nogi, rozcinano najczęściej nogi, ale rozcinano też inne części ciała, dostawano się do kości. Inne eksperymenty medyczne, którym poddawane były dziewczęta, polegały na operacjach kostnych. Były to operacje, które były wykonywane w warunkach, które urągały wszelkim normom i zasadom związanym z tym, w jaki sposób powinny się wykonywać tego typu operacje, a więc nie stosowano się do żadnej septyki, nie były odkażane narzędzia chirurgiczne. Dziewczęta po prostu miały otwierane rany w nogach, niektóre kości były im nacinane, do tych ran były wkładane różnego rodzaju kawałki szkła, trocin, ziemi, grudki jakichś tam innych materiałów. To wszystko zaszywano, często dziewczętom te nogi wkładano do gipsu i zostawiano po prostu. Dziewczęta, które były po tych operacjach, miały jakikolwiek zakaz kontaktowania się z kimkolwiek. One były zamknięte w swoich celach szpitalnych. Okna były szczelnie pozamykane, co się wiąże z tym, że po prostu brakowało świeżego powietrza. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, w jakich warunkach były te operacje wykonywane, to można sobie wyobrazić, że dziewczęta miały czasami powyżej 40 stopni Celsjusza temperatury. Te rany zaczynały gnić, sączyła się z tego ropa, więc wytwarzał się z tego nieprawdopodobny odór. No i dziewczyny w takich warunkach po prostu musiały funkcjonować. Nie miały żadnej opieki pielęgniarskiej, po prostu były zostawione same sobie. Niektóre przeżywały, niektóre nie, wdawały się gangreny, wdawały się innego rodzaju jeszcze schorzenie, zakażenia. Więc tak naprawdę dziewczyny, które przeżyły te operacje, już do końca życia były okaleczane. Warto też powiedzieć, że w tych eksperymentach medycznych zdarzały się takie przypadki, że ta sama dziewczyna była operowana kilka razy i zawsze ta sama rana była otwierana i po raz kolejny ta sama, na przykład noga była operowana, co skutkowało tym, że po wojnie po prostu dziewczęta bardzo często nie mogły normalnie funkcjonować. Były też takie przypadki, w których na przykład dziewczętom wycinano łopatki po to, żeby przeszczepić to komuś innemu i taka dziewczyna już po prostu zostawała no, bez tego jednego elementu w ciele, prawda? I dopiero po jakimś czasie, kiedy wracały na wolność i miały robione badania, okazywało się, co tak naprawdę z tymi dziewczynami było robione. Władzom obozowym bardzo zależało na tym, żeby informacja o tych eksperymentach medycznych nie dostawała się nigdzie na zewnątrz. No wiadomo było, że nie mieli się czym chwalić, natomiast no też przede wszystkim chodziło o to, żeby mogli w jak najszerszy sposób te eksperymenty kontynuować. Jednak nasze polskie dziewczęta miały tam to do siebie, że były bardzo mocno zorganizowane. Mimo wszystko tego, jak funkcjonował obóz koncentracyjny, mimo całej grozy tego miejsca, im udało się zorganizować i dziewczęta, które były operowane, bardzo często przekazywały jakieś krótkie notatki, informacje na zewnątrz, tak żeby do innych współwięźnionych docierała informacja, kto został operowany, w jakich warunkach, jak się czuje, co było im robione i tak dalej. I na tej podstawie dziewczęta współwięźniarki wypisały całą listę tych wszystkich osób, które były operowane. To były 74 dziewczęta i listy pisane moczem, czyli takim atramentem sympatycznym, po to, żeby nie było to wykryte w momencie, kiedy te listy przechodziły do Polski, przekazały dokładną informację o tych eksperymentach do naszego kraju, a z Polski zostało to potem przerzucone na Zachód. I okazuje się, że na przykład o tych informacjach, te informacje o eksperymentach medycznych puściło na przykład radio BBC i w momencie, kiedy ta informacja już poszła w świat, no to troszeczkę pokrzyżowało to plany hitlerowców i faktycznie po roku te eksperymenty medyczne zostały zatrzymane. Mówiąc o Ravensbrück, nie można nie wspomnieć o murach. Mury to była drużyna harcerska, konspiracyjna drużyna harcerska, która według dzisiejszych badań okazuje się, że jest ewenementem na skalę światową, jeżeli chodzi o II wojnę światową, dlatego że w takim środowisku, jakim był obóz koncentracyjny,
z całą grozą tego miejsca, terrorem, strachem i tak dalej, utworzyła się grupa 102 harcerek, które stworzyły swoją drużynę harcerską. Dlaczego mury? Dlatego, że założycielki tej drużyny stwierdziły, że trzeba się odgrodzić od tego całego zła i cierpienia, w którym się uczestniczy. I mury, harcerki stworzyły swoje zastępy i te zastępy nazywały się tam odpowiednio żwirki, wody, cegły, kielnie, piaski. I w ten sposób ta drużyna funkcjonowała. Co ciekawe, działała w pełnej konspiracji. Zdarzało się tak, że harcerki w ogóle nie wiedziały o sobie, że są w tej samej drużynie harcerskiej. Czym zajmowały się mury? No, mury zajmowały się przede wszystkim tym, żeby pomagać tym wszystkim osobom, niezależnie od narodowości, co do których wiadomo, że potrzebują takiej pomocy. A więc chodziło przede wszystkim czasami o dokarmianie, o dostarczanie witamin. Jeżeli któraś z harcerek miała taką możliwość i była w komandzie roboczym, które wychodziło na zewnątrz do jakiegoś bauera i tam pracowała na przykład na polu, no to przynosiły do obozu na przykład marchewki, kapustę, to co im się udało gdzieś tam zabrać po to, żeby tych witamin troszeczkę dostarczać. Opiekowały się operowanymi dziewczynami z eksperymentów medycznych. Informowały Polskę i swoje rodziny na podstawie listów wysyłanych gdzieś tam swoimi kanałami, swoimi drogami. No i przede wszystkim dbały też o taką stronę duchową i religijną. Założycielką tej drużyny harcerskiej była nauczycielka z Tarnowa, ale pracująca tuż przed II wojną światową tutaj w Katowicach, w Szopienicach, Józefa Kantor. Osoba niesamowicie charyzmatyczna, nazywana tam w ogóle w obozie proboszczem, dlatego że ona potrafiła na pamięć wyrecytować całą mszę świętą. To życie religijne dla więźniarek obozowych było niezwykle istotne, zwłaszcza dla Polek, wychowanych w duchu chrześcijańskim, katolickim. Możliwość uczestniczenia we mszy świętej, nawet jeżeli to było, wiadomo, niepełne, tak, bo bez Eucharystii, ale świadomość tego, że uczestniczy się w jakimś sakrum, było bardzo podbudowujące i bardzo często właśnie to też ratowało życie, dlatego że te dziewczyny się nie załamywały psychicznie. Były w stanie przetrwać kolejną godzinę, kolejny dzień, kolejny tydzień i miesiąc. I właśnie proboszcz, czyli Józefa Kantor, prowadziła modlitwy, prowadziła różańce, prowadziła nieszpory majowe. To się wszystko oczywiście odbywało w ogromnej konspiracji. Bardzo często gdzieś na pryczy, w ukryciu, czasami w czasie apelu były prowadzone te modlitwy tak, żeby nikt, kto jest obok, nie zorientował się, że coś takiego się dzieje. Sama Józefa Kantor kiedyś została bardzo brutalnie pobita za to, że prowadziła modlitwę. Więc tutaj te konsekwencje były bardzo, bardzo surowe i strach przed tym wszystkim, co może spotkać, to też był bardzo realny, więc odwaga była też niesamowita. Był przypadek takiej dziewczyny, która bardzo była taka pewna, że na pewno przeżyje obóz w Ravensbrück, dlatego że mówiła, że brała udział jeszcze w momencie, kiedy była na wolności, w pierwszych piątkach, czyli brała udział zawsze w mszy świętej pierwszopiątkowej. A wiemy, że w przyrzeczeniu Pana Jezusa danej jednej ze świętych jest taka informacja, że jeżeli ktoś 10 pierwszych piątków odbędzie, to nie umrze bez Eucharystii. Ta dziewczyna po prostu wiedziała, że aha, jestem w obozie koncentracyjnym, gdzie nie ma możliwości uczestniczenia w Eucharystii, więc zgodnie z przyrzeczeniem tutaj nie umrę. Okazało się, że jakimś cudem dziewczynom właśnie z murów udało się przenieść na teren obozu opłatki z konsekrowaną hostią. I odprawiono tak zwaną mszę świętą i ta konsekrowana hostia po prostu była rozdzielona po takiej małej okruszence wszystkim tym, które zostały zaproszone na tą konspiracyjną mszę świętą. I jedną właśnie z tych osób była ta dziewczyna. Następnego dnia została rozstrzelana. Także to jest taki przykład tego, jak ta sfera duchowa była niezwykle istotna dla tych wszystkich dziewczyn. Mówiąc o obozie w Ravensbrück, musimy też wspomnieć o kolejnym takim ewenemencie, a mianowicie o nauczaniu konspiracyjnym, nauczaniu takim schowanym zupełnie. Dlaczego to jest tak istotne? W momencie, kiedy do obozu trafiają kolejne transporty Polek,
Okazuje się, że wśród nich jest bardzo wiele osób z wysokim wykształceniem, dawne profesorki, nauczycielki, osoby, które mają niesamowitą wiedzę i chcą się też tą wiedzą dzielić z innymi. I to tajne nauczanie okazało się również, podobnie jak to takie życie duchowe, niezwykle istotne dla Polek, dlatego że pozwalało oderwać się od rzeczywistości obozowej i wejść w troszeczkę inny świat. Bardzo często młode dziewczyny, które trafiały do obozu, to były dziewczyny, które zostały wyrwane z takiego normalnego toku nauczania. To były dziewczyny, które nie mogły skończyć liceum, gimnazjum, nie mogły studiować, no bo był okres wojenny. I to tajne nauczanie było prowadzone niemalże takim w sposób systemowy, czyli były utworzone klasy gimnazjalne, klasy licealne, było nawet studium nauczycielskie, które dziewczyny zaliczały, były egzaminy, które kończyły dane klasy i okazało się, że to tajne nauczanie było zaliczone już po wojnie jako faktycznie etap szkolny, który tamte dziewczyny w obozie przeszły i mogły dalej kontynuować już swoją naukę. I teraz jak to się odbywało? No wszystko oczywiście w głębokiej konspiracji. Bardzo często gdzieś w czasie powieczornym apelu, na przykład, kiedy wracano już do baraku i gromadzono się na pryczach, to tam po prostu nauczycielki gromadziły wokół siebie dwójkę, trójkę dziewcząt i po prostu je nauczały. Na apelach porannych, wieczornych, na apelach roboczych również to tajne nauczanie się odbywało. Były na przykład lekcje z astronomii, gdzie nauczycielka pokazywała po prostu palcem po niebie, jakie są konstelacje gwiazd. Geografii uczono też opowiadając o wielkich podróżach. Matematyki uczono pisząc patykiem po ziemi i ucząc po prostu na piasku wzorów matematycznych. Opowiadano sobie literaturę, opowiadano całe powieści, które się przeczytało. Opowiadało się o spektaklach teatralnych, które się zobaczyło. Także naprawdę to też był ewenement, bo się okazuje, że nigdzie indziej, w żadnym innym obozie nie spotkały się nauczycielki i uczennice. I to też była niesamowicie taka duża wartość dodana, bo pozwalała tak naprawdę przeżyć. Ważnym elementem w życiu obozowym była również twórczość obozowa. I ona również, podobnie jak tajne nauczanie, pozwalała troszeczkę się oderwać od tej rzeczywistości obozowej, od pracy codziennej, od stresu i strachu, w jakim żyły więźniarki. Ta twórczość obozowa to była zarówno poezja, która była tworzona tam w obozie i tutaj należy na pewno wymienić wielkie nazwiska poetek obozowych, jak chociażby Grażynka Chrostowska, młoda dziewczyna, która trafiła do obozu razem ze swoją siostrą Polą, rozstrzelana w 1942 roku jako dwudziestokilkulatka, która pisała nieprawdopodobne wiersze, jeszcze będąc osadzona na Zamku Lubelskim w Lublinie, a w samym obozie również napisała wiele wierszy, które do dzisiaj tak naprawdę są niesamowitym przesłaniem tego, co się działo w obozie. Innym rodzajem twórczości obozowej to są na przykład rysunki, szkice. I tutaj trzeba wymienić Marię Hiszpańską Neumann, tak zwaną myszkę, bo tak o sobie mówiła. Maria również trafiła do obozu jako młoda dziewczyna i tam na zwitkach papieru, węglem, pisała, malowała tą taką rzeczywistość obozową. Dzisiaj te obrazy, te szkice, które udało się zachować z tamtego czasu, są niezwykle cenne, bo też pokazują pewną rzeczywistość obozu, pokazują pewne twarze, pokazują ludzie, sytuacje. Na przykład są szkice dotyczące pracy, jaka była wykonywana, tego, jak wyglądały baraki, wyglądały prycze, jak wyglądały stosunki pomiędzy współwięźniarkami, więc też jest to niezwykle istotne. Wśród takiej twórczości obozowej trzeba też wymienić rzeczy, które dziewczyny wykonywały, na przykład ze szczoteczek do zębów. Bardzo często tworzyły różańce, tworzyły różnego rodzaju medaliki, szyły dla dzieci, które rodziły się w obozie albo przyjeżdżały razem z mamami do obozu, tworzyły różnego rodzaju niewielkie maskotki, jakieś szyły ze skrawków materiału, tego, który udało się gdzieś tam uzyskać, różne bibeloty. I ta twórczość była też niezwykle istotna, dlatego że była bardzo dużym zagrożeniem. Dlatego, że za każde wyniesienie, na przykład skrawka materiału ze szwalni, groziła kara śmierci. Oczywiście bez sądu, tylko było natychmiast rozstrzelanie, więc to się też wiązało z ogromnym ryzykiem. A jednak mimo tego
dziewczyny tą twórczość tworzyły, robiły cały czas, tak? Dlatego, że to było też dla nich niezwykle istotne. Likwidacja obozu to już jest ten ostatni etap w historii obozu dla kobiet w Ravensbrück. I tak naprawdę ten etap się zaczyna już w 1944 roku, bo w momencie, kiedy kolejne transporty trafiają do obozu, to są transporty zarówno z powstańczej Warszawy, jak i z likwidowanego obozu w Oświęcimiu, więc Niemcy już doskonale wiedzą, że wojna się kończy i to już jest ten ostatni etap, no i trwa też zacieranie śladów. Tutaj w tym etapie niszczono przede wszystkim całą dokumentację medyczną, niszczono dokumentację obozową, rozbierano krematorium, starano się zatrzeć wszelkie możliwe ślady, no i pozbywano się przede wszystkim więźniarek. W Ravensbrück odbywało się to jeszcze tym bardziej w sposób okrutny, dlatego że dokonano pewnej selekcji wśród więźniarek i część więźniarek, które były już stare, chore, wycieńczone, które było wiadomo, że są skazane już właściwie na śmierć, to takie osoby wywożono do tak zwanego Jugendlageru. Jugendlager to był taki podobóz de facto obozu w Ravensbrück, znajdujący się tam kilometr od głównego obozu. I to tak naprawdę była umieralnia dla kobiet. Te kobiety, które tam trafiały, to było wiadomo, że już nie wrócą. Umierały tam w strasznych męczarniach, z głodu, zimna. Pamiętajmy, że to był okres zimowy, więc warunki były nieprawdopodobnie ciężkie. Były pozbawione wszelkiej opieki medycznej. No więc stamtąd po prostu tylko wywożono już zwłoki. Oczywiście Niemcy też przygotowywali się do opuszczenia i do ewakuacji tego obozu. I faktycznie w samym obozie została tylko grupa chorych, natomiast pozostałe kobiety zostały uformowane w kolumnach i w Marszu Śmierci były wyprowadzone z tego obozu. W czasie drogi, oczywiście pieszo, bo to większość tej ewakuacji odbywała się pieszo, panował taki chaos na trasie, dlatego że były i bombardowania, były naloty. Więźniowie byli też w pewnym rozproszeniu, dlatego że bardzo często dozorczynie obozowe też dezerterowały, uciekały. No i tym sposobem też bardzo wielu więźniarkom Polkom udało się uciec po prostu z tego Marszu Śmierci i wracały też na piechotę, również w pewnym zagrożeniu, bo prawda, zbliżała się Armia Czerwona, udawało im się wracać do domu. Udało się również tuż przed jeszcze przygotowaniem Marszu Śmierci sprowadzić do obozu w Ravensbrück Międzynarodowy Czerwony Krzyż. I to jest o tyle istotne, że dzięki temu udało się sprowadzić tak zwane białe autobusy, czyli autobusami po prostu wywożono niektóre więźniarki do Szwecji i to też powodowało, że ileś tych więźniarek udało się uratować. Natomiast to była tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, dlatego że ten Marsz Śmierci niestety zebrał bardzo duże żniwo wśród tych, które zginęły w czasie istnienia tego obozu.